To ostatnie takie pytanie, które też często się przejawia właśnie w internecie. Fani mówią, że jeżeli masz tyle pieniędzy i masz taką karierę, to jakby dlaczego tak mega udzielasz się w internecie? Czy jest to ci w jakiś sposób potrzebne? Z czego to wynika? Bo pojawiła się tak naprawdę nagle. No i internauci są zaciekawieni. Tak, także wiesz, powiem tak. Wszystko powoli się czasami nudzi, taka stagnacja, wiesz, dosłownie praca po 20 godzin dziennie, często jak jest sezon pokazów, czy w Nowym Jorku, czy w LA. Poza tym też trochę tęskniłam do Polski i wiesz, jak dostałam zaproszenie na eventy, to stwierdziłam, kurczę, ja już mam dosyć siedzieć z partnerem non-stop, ja już mam dosyć, wiesz, zajmować się psem, karierą i cały czas sprawdzaniem, wiesz, wszystkiego, jeżeli chodzi o moje biznesy i wiesz, byłam tydzień w Polsce, zamieszałam, spodobało mi się to, ale nie sądziłam, że aż tak mnie dobrze tutaj przyjmiecie. I wiesz, nie planowałam też już potem kolejnych odwiedzin w Polsce, ale jestem, bo macie coś nowego. To jakie są twoje plany na najbliższy czas? Bo wiem, że też bardzo dużo osób przeprowadza z tobą wywiady, gdzieś jesteś zapraszana, więc jaki masz perspektywę? Mówiłaś o szkole, ale czy jest coś jeszcze? Wiesz co, na ten moment, czy jeszcze coś planuję? Skupiam się przede wszystkim na, wiesz, dużo czasu spędzam z prawnikami, nie tylko jednym, wiesz, jednak nie ograniczam się do jednego. Odnośnie właśnie sprawy z Danon, tak, to jest dla mnie priorytet. Po drugie, chcę też sama przeprowadzać właśnie rozmowy z osobami, których hejt dotknął. Szkoła modelek to jest dla mnie też priorytet na ten moment, ale w ogóle nie jestem zainteresowana żadnymi współpracami w Polsce, żeby, wiesz, nikt mi nie mówił, że ja jestem tutaj dla korzyści, bo wiesz, tak jak mówiłam, nie można porównywać zarobków w złotówkach do zarobków w dolarach. Poza tym właśnie chcę w 100% być, wiesz, osobą, która w końcu nauczy ludzi tolerancji, bo tego mi brakuje w Polsce.